Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Damian i dzisiaj czas na nagrody TOTS Premier League. Muszę się pochwalić, że udało mi się. Walczyliśmy wreszcie o 16 do 4. Dokonałem też dużego zakupu, postawiłem na Angela Di Maria, który ma obłędne statystyki i szczerze, to była najlepsza decyzja, jaką mogłem podjąć. Ukończyłem też SBC Odegaarda. Od tego zaczynamy. Jeszcze dwie ikony zrobiłem, dużo się działo. Zaczynamy od tego, że palę ostatni skład na Odegaarda. Jest to piłkarz, który ma moje ulubione playstyle i wydaje mi się, że tak po prostu będzie idealnym składnikiem do naszego środka pola, chyba że zaraz trafi Kevina De Bruyne, ale to wtedy będę grał Odegaard. Zaraz będziemy się martwić. Lepiej robić Havertza czy Odegaarda? No ten Odegaard jest bardziej kreatywny. Żeby szczapki Red Bulla... Energia w ręce. On pięknie wygląda. Damy mu cień, żeby co nieco robił w tej defensywie, choć muszę zobaczyć jego statystyki dokładne. Dobra, kupiłem Angela Di Maria. Zagrałem nim już, drodzy widzowie, 4 mecze, 2 bramki, lepszy od Fodena. Odegaard i Havertz w jednej drużynie, upadek człowieka, no co mogę powiedzieć? Trzeba wspierać lepszą drużynę. Ktoś sugeruje Havertza na Elo, to wtedy Abili może być w środku pola. To też nie jest zła opcja. Garnacho za ASM? Nie, no ja trafię tego Garnacho. Myślę, że da się trafić tego Garnacho. Widziałem, że Krzysztof trafił Garnacho, Michu przed chwilą trafił Sakę, więc no to są karty, które na pewno da się trafić. Zróbmy to. Grałem dziś jeden mecz, wygrałem, więc jestem rozgrzany. Pierwszy mecz, Kiwior na środku obrony za Kanjim i ja to przegrywam. Odegaarda, Billy przyjęcie, no i... Główka? To jest jeden z tych meczów, ale mam na tyle mocny mental, że mogę mieć tutaj XG na poziom... Naprawdę, ja stworzę sobie 40 sytuacji, ale jedną z nich wykorzystam. Odegaard teraz, dobrze, Alan i teraz Alvarez. Ten Akanji, no. Di Maria, nasz kupiony piłkarz. Jego oficjalny pierwszy mecz na wizji, no jest podcinka w tempo, Julian Alvarez uderzy, dobije. Świetnie, jest Bunny i ona trafia 2-0, świetne podanie od Odegaarda. Jeszcze lepsze podanie z pierwszej piłki Drogby i powoli rozkręcamy się, to będzie zwycięstwo numer 11. Rok temu mówię, z czerwonych pików nikt nie wpadł do pierwszego składu, a to było kapitalne podanie Odegaarda i teraz jest Bunny. To jest udana podcinka, piękne podanie Norwega 3-0. Di Maria, czy on to skończy? Tak jest! 4-0. Mamy zwycięstwo numer 11. Okej, mamy skład 87, co oznacza, że w tym momencie otwieramy ikonę. Ktoś pisze, że będzie Ronaldinho. Macie napisać. Co tu będzie, widzowie? Co tu będzie? Proszę napisać. Będzie Henry Van der Staak. Pejaszy, Nesio, Ferdinand, Drogba, 3 karty Winter. Będzie PLKD podobno. No, mam nadzieję, że nie. Takiego kloca w składzie nie potrzebujemy. Leci, leci. Coś pięknego po prostu. Bardzo droga ikona i uwaga, to jest Steven Gerrard! Tak jest! Legenda Liverpoolu trafiona. Mega traf. Nie chciałem tutaj nic lepszego, więc dobrze widzieć tutaj znajomą twarz. No a ten skład taki, po pierwsze, na tym etapie nie mogę oceniać składu, ale mogę. Chodzi jednak o to, że dobry gracz sobie tym poradzi. Zaha, on nie ma lewej nogi, ale potrafi podać i to jest Bobby Charlton, trzeba się skupić. Ale co ty już cieszynki robisz? Strzeliłeś z 5 metrów, jakieś mentality po człowieku. Zaraz ci zrobię 5 cieszynek, zobaczymy, gdzie będzie twoja mentalność wtedy. Zaha. No ale on nie może tak łatwo z tej lewej nogi. Panowie, my się budzimy, no przecież on nic nie gra. Ronaldinho, dobrze, na farcie. Jeszcze nie celebrujemy, bo przegrywamy. Jezu! I tak wygram. Do tego pustego łba palec przykładasz, człowieku. Ogarnij się. Di Maria, faul. O, jak on to skończył! Nie wiem. Jakiś czubik. Dobra, dobra, czujemy to powoli. Pięknie, Angel, za takie rzeczy płacę. Miało być uderzenie z fałsza, ale coś takiego to było jeszcze lepsze. Drogba, strzał, BOOM! Mamy 3-3. Oj, trochę przegiąłem z tą cieszynką. To dopiero remis, ale spokojnie, zaraz będzie też prowadzenie. Odegaard! I to jest prowadzenie po raz pierwszy w tym meczu. Piękne, techniczne uderzenie za pola karnego. Super. I teraz. A, zamarkowanie. Alvarez sam na sam, Alvarez i mamy 5-3. Jak się robi mentality? Ja nie wiem, co ja mu zrobiłem. Siłę pokazałem, bardzo dobrze. Alvarez, tak jest i to wszystko rozpoczęło się od Angela Di Maria. Mamy to 6-3. 1 200 000 za Sona obecnie. Daliby mu jeden lepszy playstyle i inaczej by to wyglądało. O, nie trafia rywal, a my mamy zwycięstwo 12, brawo. Kolega ma Van Dijka sobie ewoluowanego, Martinelli 93 zrobiony, nieźle. Nie było spalonego, a wiemy, że Drogba, on trafia. Jeszcze naprawdę tak mnie opluł.
Angel Di Maria nie podam, bo Van Dijk to zablokuje, dlatego lecę nim do końca. Di Maria z fałsza, jakie to było dobre, brawo! Czuję się, jakbym grał wyższym Messim, tak po prostu. A teraz Alan! Długo czekaliśmy na jego bramkę, 2-1, szybko poszło. Ale gdzie z tym George'em Bestem? No, bez przesady. Nie no, Ronaldinho, ty podaj dobrze piłkę. Kurczę, jak się człowiek przyzwyczai do tych wszystkich playstyli. Naprawdę ciężko się gra zawodnikami, którzy... no nie potrafią tak normalnie podać. Martinelli teraz dobrze, 2-2. Jeszcze jedno podanie i za lekko, kurde, jeszcze był dobrze ustawiony. 17 minuta, my już mamy 2-2, prawie 2-3. Sprytne zagranie, no i nie wierzę, znów Alisson ratuje mu dupę. Odegaard, no i to jest po prostu poezja, to jak on w stanie jest znaleźć to okienko. Niesamowite. Alvarez, czy pójdziemy za ciosem? Come on! Alvarez, tylko nie lobować, nie lobować. Przy słupku mocno, doskonale, 5-2, to no nie ma szans, naprawdę. Znaczy, 3 gole idzie odrobić, ale patrząc na to, jak się to układa, to musi być nasze zwycięstwo. Ronaldinho, to jest koniec, mamy 6-2, mamy 13 zwycięstwo. Czas na mecz, który zagwarantuje mi paczkę z totsami, pięknie. Lucio z Czechem, jest Essien, Ginola, Ribery. On miał 99 w ewolucji kogoś? Hauli 99, okej. Okay. Ronaldinho, podcinka, Alvarez, no mógł mnie sfaulować, ale jeszcze... Alvarez! No i to jest gol, niestety, szybko, dobrze rozegrał. Dziwne spotkanie, nie jestem mega pewny siebie, ale wierzę. Proszę Damian, dawaj, co to było, dobitka, rożny. Angel? Jest! To musiało być dosłownie centymetr pod poprzeczką. Byłem przekonany, że to leci na dych. Nie ruszam się bramkarzem, no i... Jezu, ten Best. I teraz sobie pomyślę, że w trakcie toty wyszedł taki Best, Sava, jak ja trafiam na te karty, one są lepsze od niektórych toców, a naprawdę... George Best czy Sava to były karty, które nawet nie wydając pieniędzy można było sobie wtedy zrobić. Porąbane po prostu, jak mocnych zawodników wtedy dali. Drogba, wejście smoka, ja na to liczę, Didier! Jest! 2-2! Ale fart. I teraz Didier, Drogba, za pola karnego! Tak! Drogba to bez sensu, ta karta jest bez sensu. Uwaga, Angel Di Maria, przyjęcie! Finezyjnie, tak! Wszystko zaczęło się układać, gdy na boisku pojawił się Drogba, opuścił je. Choć nie, z Drogbą będę miał ciągle pełne zgranie, więc drugi, kolejny mecz, bo chyba będziemy walczyć dalej. Żebym się tylko nie zesrał na metry przed metą jak jakiś klub piłkarski. Nie będę rzucał nazwami. Drogba na napad, Alvarez może wystartować na skrzydle i będziemy mieli pełne zgranie i tak. Angel Di Maria skrzydło, Alvarez, Drogba właśnie napad. Chyba, że nie będzie kolejnego meczu, nie trafia Mbappé. Kurde, Casillas, takie rzeczy się broni. Dobra, na tapina, zamknijmy to tapinem. Pyk, pyk i mamy to! Walczymy o 16 zwycięstw! Nie marnujmy czasu, co? Wygrałem, wygrałem, 14-4. Jeszcze 2 mecze, mam nadzieję. Incapié, White, Messi. Kurde, to ja nie wiem, czy chciałem grać na niego. No jeszcze James trafił. Wow. Kolega ma podkręcony drop, co oznacza, że nie będzie dobrym graczem. Oby tak było. Di Maria. Świetne podanie w tempo, Alan. Dawaj, dawaj, dawaj! Di Maria z prawej nogi, mamy 1-0. A ja muszę grę zrestartować po tym. Nie wiem, czy to mój internet, ale znów są takie mikrościnki jak wczoraj, tylko... pierwsze mecze mieliśmy normalne. To nie wiem za bardzo, o co chodzi. Odegaard, chociaż na chwilę zwolniliśmy. Szkoda, że ta linia obrony się nie przesuwała. I pewnie będzie gol. Tak jest, no... masakra. Di Maria, Alan za lekko, ale to jest karny, brawo! Di Maria, uwaga, uwaga! Angel Di Maria bezlitośnie, to jest prowadzenie 2-1. Czy rywal tak odpowie? No spocił się, 2-2. No i kurde, znów to przechodzi, pierdziele. Nie gra nic nadzwyczajnego, co ja mam tu zrobić? Wpuścimy Hansen wypożyczoną, bezlitosny będę, wybaczcie, ale... po coś mam te karty wypożyczone, nie mam zamiaru się litować nad rywalami. Brawo. Odegaard, to jest twoja sytuacja, proszę skończ to. Odegaard, za lekko, no gdzie jest ta siła, gdzie jest precyzyjne wykończenie, to musi być gol. Nie kupuję tego kompletnie, ale jednak będzie Martin Odegaard, fałszyk, doskonale, brawo Martin. On strzela kluczowe bramki. Walczymy. Odegaard ponownie, nie no, on jest niesamowity, 4-3. Wchodzą te finezyjne jak na początku gry, choć wcześniej też fałszyk właśnie w jego wykonaniu. No to jest SBC, które może nam to dać. Brawo Iker. James, doskonale Iker, dobra. Kafu, widziałem cię na Ekstraklasa Games.
I to jest Hansen nie strzelająca z pierwszej piłki, niemożliwe. Najgorsze jest to, że ja tu widziałem Drogbę, ja nawet tej Hansen wbiegającej nie widziałem. Di Maria. Dobrze, Werner nie był na spalonym. Timo, masz milion tempa, ty biegniesz, przyjacielu, ty biegniesz. On ma playstyle do podcinek, jest podanie, jest Di Maria, jest strata. 50 sekund, niemożliwe, to przejdzie. Czy będzie dogrywka, czy ja to zrobiłem? Koniec, wycofał. Jeszcze rzut wolny, nie, koniec. Hanczko, mamy mecz o 16 zwycięstw. To jest drużyna, którą walczymy o 16 zwycięstw. No wypożyczony Cafu, ale środek obrony warty 150 tysięcy. Błądziorno był za 100 do zrobienia. Hanczko jest teraz za 50 tysięcy na rynku. Ja wam pokażę, że oni są mocni. Ronaldinho niestety na ławce, reszta jest, tak myślę, że gotowa do akcji. Jeśli się nie mylę, jest to pierwszy mecz o 16-4. Buzon, gniew. No brzmi to groźnie. Mam jednak nadzieję, że nie poczuję gniewu mojego przeciwnika. Toty Diasz, zapomniałem o takiej karcie. Eusebio, proszę, jaki staruszek. Tak jest! Julian Alvarez, który nawet nie ma playstylu z plusem. Alvarez, dawaj Drogba. Szybszy od Bisseka, musimy ładować z dystansu. Proszę rożny, chociaż nie będzie. Nie kasujemy go, lepiej stracić gola niż czerwoną kartkę dostać. Słyszysz to, Araujo? Drogba, ale rakieta. I teraz Alvarez, to może być ta okazja. Julian Alvarez, bezlitosne wykończenie. Z jego statystykami to po prostu musi wychodzić. Nie wiem, co się musi wydarzyć, by to się nie udało. Czy my to zamkniemy? Leci Drogba. Z trudem, ale no i właśnie to jest ten problem. Kurde, piłka idealna. Ale no jak piłkarz nie potrafi przyjąć, to nawet takiej przewagi nie idzie wykorzystać. To przeszło? Angel w tym! Tak, to 3-0. Ostatnia sekunda pierwszej połowy. Wchodzimy w drugą część z ogromnym prowadzeniem. Znam taki jeden mecz, że była pierwsza połowa 3-0 i skończyło się to w rzutach karnych. Mam jednak nadzieję, że to nie jest powtórka, bo są dwa przysłowia. Nic dwa razy się nie zdarza, albo historia lubi się powtarzać. No i ten pressing, on nawet kurde nie kontrolował, ale brawo. Hansko. Hansko, on sobie wjeżdża. Hansko, nasz środkowy obrońca za 50 tysięcy. Nie ma offside'u, ale tragicznie mu poszedł ten Eusebio. Będzie wolny. Zico, brawo Hansko, z linii. I teraz Cafu górą, Alvarez, on ciągle poluje na hat-tricka, Julian Alvarez. Niestety Ruben go chowa do kieszeni, pół godziny do końca, no rywal poczuł się, niestety strzelił gola. A taki gol zawsze daje wiatr w skrzydła. Zico, kłopoty, ale Casillas utrzymuje nas w tym meczu. Ej, ale powaga, czemu on tym Bisekiem jest ciągle pod moim polem karnym? Angel Di Maria, nasz wielki transfer, Di Maria. On nawet, no nawet nie kontroluje tego Biseka i całą robotę sam mu wykonuje. Zico, kurde no, wyczuł, że się przesunąłem. Super. Drogba nie spalił, mocne uderzenie, oj, spokojnie tutaj. No, ja znam historię. Po to się uczy historii, żeby nie popełniać tych błędów w przyszłości. I Zico nie trafia. Didier Drogba, George Best, spociłem się i to się źle skończy, to się zemści. Ej! Spokojnie. Teraz Di Maria. Faul, rzut wolny. Czy Iker Casillas jest w stanie co zrobić? Casillas! Nie ma gola. No to teraz Angel Di Maria, ostatnia akcja tego spotkania. Di Maria podbił sobie piłkę, prawa noga. Mamy 16-4. To był kapitalny transfer. Tak po prostu, to było to. Brawo, pierwszy raz. Pierwszy raz w tym roku, 16-4. Udało się, bo mieliśmy 17-3, co jest tą samą rangą, ale takiego symbolicznego 16-4 jeszcze nie mieliśmy. Dzisiaj wszystkie mecze wygrane. Udało się, Domino, dziękuję ci za to spotkanie. Jak ja się cieszę, że mi ten trik udało się wykonać. No, najlepsza sztuczka. Cyk, hop. Jeszcze z prawej nogi Di Maria to kończy, no bajka. Otwieramy, odsłaniamy pierwszy pik za wbicie 16-4. Oczywiście, no nie może być tu żadnego duplikatu. Ale budujemy napięcie, budujemy atmosferę. Może playstyle, wiecie co? Playstyle trzeciego pika. Dryg, fałszej, szlaczek? Nkunku? Spoko. Pik numer jeden po fryzurze, bo są fryzury, które idzie poznać od razu. Wygląda jak Palmer. Słuchajcie, po fryzurze on wygląda jak Garnacho? Yes! No powiem tak, Garnacho chciałem do składu. Ktoś mi groził, jak go trafię. Garnacho w tym momencie 375 tysięcy. Szczerze to wygląda obłędnie, ale teraz pik numer dwa. Może wyskoki, może shop. Estupinian. No i pik ostatni. Powershoty, stałe fragmenty i podania na dobieg, czy to... No nie jest to Alisson! Wybieram chyba Garnacho. Zaczniemy od pika pierwszego. Fałsze, bateryjka, powershoty? Oli Watkins, okej, okay, to mamy już go chociaż z głowy. Fryzura karty drugiej.
Ktoś nisko oceniony. Estupinian. Dobra, trójkę zostawiamy na koniec. McAllister w tym samym miejscu. Czy będziemy mieli tutaj traw za milion? Po playstylu. Nkunku w tym samym miejscu, no! Nkunku chyba nie, no Nkunku jest najwięcej warty, ładnie wygląda też, może jakaś ewolucja kiedyś. Garnaczo ma ten plus, że potrafi podawać piłkę, 89 podań na dodatek, podania szybkie, podania na dobieg i podania górą, mega karta to jest. Jeśli chodzi o Nkunku, no to taki, no szkoda, że nie ma 5x5, wtedy by przypominał trochę kartę z World Cupu, ale z Garnaczo jestem bardzo zadowolony. Dobra, czas na paczki, będziemy mieli jeszcze wymienną paczkę z Totsami. Paczka za 100 tysięcy, niczego tutaj kompletnie nie oczekuję, ale mamy za to Totsa, dobra. Jest to wyróżnik. Czy Nkunku tak po prostu? Może być, jako że to jest wymienny, ja bardzo jestem zadowolony, bo to jest traf warty 190 tysięcy. Odrabiam stratę na Di Marii. Od razu go wystawię, bo żadne karty nie rosną. Patrząc na ich ceny, 187. Chyba moja najlepsza wymienna karta za ligę w tym roku w ogóle, więc cieszę się, że w trakcie tego okresu udało się to zrobić. Do kiedy jest Food Champions? Środa rano. Pokaż skład, zaraz pokażę skład, taktykę, w razie czego tylko najpierw nagrody. Teraz paczka Ultimate. Ojojoj, no 125 tysięcy. Boże, to będzie ta z... ojej. 85 plus, dobra, tutaj są dwie paczki wymienne. Jedna, dwa razy 8, a od razu ta. Dobra, no jeszcze nie teraz, to będzie... pop! No i przedostatnia paczka za ligę weekendową, no powinna tutaj jedna niebieska karta się pojawić. No nie teraz, ale będziemy mieli gwarancję trzech toców z Premier League. To jest Bruno Fernandes, czyli to oznacza, że trafiamy jakiegoś toca z Manchester United. Chyba nie ma takiego, więc jest to problem, nie jest to najlepsza wróżba. Partey, ktoś z Arsenalu, dwie karty z Arsenalu, będzie Saka. Trafiamy nagrody, jakbym wbił 30 do zera. Drodzy widzowie, dziękuję wam bardzo za wsparcie. Cieszę się, że was nie rozczarowałem. Mam nadzieję, że gra nie rozczaruje mnie teraz. Ręce mam szeroko otwarte. Niech przyjdzie ktoś piękny. Oli Watkin? Ben White jako pierwszy, mój Boże. Przez chwilę myślałem, że Trent dostał kartę. Możliwe, że KDB w środku. Widz napisał, że w środku może być De Bruyne. Tu lecą momenty. Czy to będzie Kevin? Ale sprawdziła się ta przepowiednia. Mieliśmy tam dwie karty z Arsenalu. I trafiamy dwie karty z Arsenalu. Szkoda, że tego najmniejszego kalibru. No, gdy sprzedam tych wszystkich zawodników, zarobię 171 tysięcy. Czyli jeden Nkunku był warty więcej niż... te trzy karty. Znaczy, dobrze, że trafiłem Nkunku. Nie ma tu gwarancji Totsa, jednak szansa na Totsa wynosi 61%. Może chociaż wypożyczonym Salahem sobie zagram. Zobaczmy, czy uda się to trafić. To jest karta Tots i to będą dwie karty Tots. Na początku trafiamy Bakambu. Kiedyś byłby to Bakambu, to jest Szymon Banza. Akurat Bakambu był ulubieńcem Kamila Glika. I jest Alisson! Tak jest, no fajnie. Będzie akurat pod moje inne karty z Liverpoolu. Nie jest to duplikat, bo go przepalałem. No mamy karty, słuchajcie, mamy karty, które czysto teoretycznie pomogą mi w zrobieniu ikony. Żegnaj Depay, 71 meczów, 56 bramek. Mam nadzieję, że nie będziesz żadnej ewolucji dostawał. Otwieramy. Drugi player pick dzisiaj, jeden duplikat. Dlatego od razu zobaczmy, kim jest ten duplikat. Czy to będzie... o, no nie! No akurat Cafu, naprawdę, ale dobra. Sprawdzamy rodzaj drugiej karty. Bieda jest. Karta trzecia. Cieszyłbym się z niego, gdyby to był moment, w którym ta karta wyszła. I playstyle, karty drugiej. Zaczęło się dobrze. Zaczęło się bardzo dobrze. Weźmiemy Smith. Piłkarka warta obecnie... Dobra, no na początku. Takim składem będziemy grać. Myślę, że Garnaczo zasługuje na to, by zagrać od pierwszej minuty, bo ma rakietę, ma... też finezyjne uderzenia, ma dobre podania, to jest karta dla mnie. Takiego zawodnika tu potrzebowałem. Jeśli chodzi o moją taktykę w tym tygodniu, no kończyliśmy z Alanem. Ronaldinho usiadł na ławce, Di Maria kupiony, trochę już na nim straciłem, ale 10 meczów, 12 bramek i 4 asysty był naszym kluczowym zawodnikiem. I jeszcze Odegaardy. 4 bramki, 2 asysty, jednak ważne jest to, że każda ta bramka przybliżyła nas do zwycięstwa, to jest mega ważne. Alvarez ostatecznie, 28 bramek i 10 asyst, Drogba... 67 goli, 23 asysty. No i słuchajcie, taktyka. Ja grałem 4-2-2-2-2. Tak to wygląda. Możecie sobie zrobić screena, zapisać, jeśli ktoś chce grać tak samo beznadziejnie jak ja. Będzie to w razie czego na filmie na YouTubie. Jeśli to teraz oglądacie, formacje. Wytyczne znaczy. Coś takiego. Trzymaj się środka, wbiegaj za plecy. Na obu podstawowe wsparcie obrony. Alan, wracaj do obrony, wolna pozycja. Zbiegaj na skrzydło Di Marii, wracaj do obrony. Cafu, zostawaj z tyłu, to samo u Havertza. Na środkowych pomocnikach. Coś takiego. W razie czego zostawię to na... będzie zapis streama.
Zaraz włączę zapis streama, więc jak kogoś to będzie interesowało. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie, życzę wam kapitalnego tygodnia. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Jestem z siebie zadowolony, że dowiozłem, że dałem wam tę wymienną paczkę, bo jednak no, na takie tocy chciałem pokazać wam dobre nagrody. Szkoda, że na ta wymienna paczka jednak nie pozwoliła mi jakoś dużo zarobić. Ale za tydzień Bundesliga, więc tam też będą na pewno fajni zawodnicy. Muszą być. Liczę na jakieś perełki z Bayeru. Do zobaczenia jutro. Trzymajcie się. Cześć.